Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 21 Ultimate Team, seria Road to Glory. No i dzisiaj czas przetestować sobie kilka nowych kart. Aż sam nie mogę się doczekać, jak się będzie nimi grało, więc zapraszam do odcinka. Życzę wam smacznego, jak coś jecie. Oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał. A my tymczasem już przechodzimy do grania, bo to jest najważniejsze, po to tutaj przyszliście. Więc jazda z tym odcinkiem. Tak jak wam powiedziałem wczoraj, czas przetestować sobie kilka nowych kart. Przede wszystkim mamy Kinga. 4 gwiazdki sztuczek, 3 gwiazdki słabszej nogi, jeśli chodzi o wykończenie 84 aż. Jak na kartę taką, to jest naprawdę spoko. Może nie jest jakiś turbo zwinny, przyspieszenie ma 90, szybkość biegu 96 w tym momencie. Do tego mamy Deaka, który ma 4x4 gwiazdki. I jak sobie tak patrzymy na niego, to zobaczcie, zwinność, równowaga ponad 90, do tego jest szybki. Więc jak będzie naprawdę wystarczająco zwinny, to może być serio fajna karta. Jeszcze ma przyspieszenie lepsze od szybkości biegu, co według mnie jest bardzo spoko na pozycji ofensywnej, bo szybciej się zbiera do piłki. No i mamy tego gościa, mamy Sinclaira, który wielu z was twierdzi, że może być nowym Kentem. Dzisiaj będziemy ich testowali bez oczywiście żadnych stylów gry na razie, jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i na prawej stronie też zrobiony Bejrin, którym również jeszcze nie grałem. Czy będzie się nim grało wystarczająco dobrze i będę mógł sprzedać wtedy Walkera? To się wszystko okaże, więc jak wam się podobają tego typu odcinki, to też piszcie, dajcie znać w komentarzu. Oczywiście komentarz i łapka w górę dla aktywności. A my tymczasem już przejdźmy do pierwszego meczu. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Aha, jeśli chodzi o własną taktykę, zobaczcie, mamy tutaj coś takiego. Tak to wszystko będzie poukładane, więc zobaczymy, jak to będzie śmigać. Zobaczmy więc na skład mojego pierwszego przeciwnika dzisiaj. Co my tu mamy ciekawego? No mamy taki skład fajny, naprawdę fajny, bo jest mole, jest dobra obrona. Podobno ten portu też na prawej pomocy jest dobry, ale chyba nie w tej wersji, tylko w tej oczywiście za Ligę Europy, aczkolwiek one się chyba jeszcze dużo nie różnią. No cóż, no zobaczymy. Ja sobie wchodzę w mecze towarzyskie, żeby się pobawić właśnie tym składem, żeby na ludzie sobie pograć, no bo gdybym wbił do mojej pierwszej ligi nominalnej, w której rozgrywam spotkanie na co dzień, no to wiadomo, że tym składem mogłoby być ciężko. Czy jedną zmianę sobie zrobimy, bo tutaj trzeba zmienić jednego pana, mianowicie mojego prawego pomocnika, tego Silverka, jak widzieliście. Co? Proszę mi powiedzieć, ładnie to portu wykończył, ale jak to przeszło? Chciałbym poznać powód, dla którego ta piłka w ogóle przeszła tam. Jak na razie Bejrin. Jeśli chodzi o zwinność i prowadzenie piłki, myślę, że jest ok, jak najbardziej. Zresztą no, Walker też nie jest turbo jakiś zwinny, a gra się nim przede wszystkim fajnie w obronie. I tego też trzeba oczekiwać od prawych obrońców. Wiadomo, że nimi się rozgrywa, ale nie aż tak często. Zobaczmy tutaj, kogo by tu rozruszać. Panie King. King, ładne wykończenie. Mamy 1-1. No to, co jest odczuwalne na pierwszy rzut oka, jak się nim gra. Jakiś turbo zwinny może nie jest, ale wykończenie ma bardzo mocne. Bardzo silny, taki soczysty strzał. I brońmy tutaj spoko tego. Ej, ten portu nie wygląda tak źle, nawet fajnie się porusza u niego. Zobacz, jak King ładnie powalczył. A jeszcze do Mane chciałem tutaj zagrać, ale ta siła u Kinga, nie tylko jeśli chodzi o strzały, ale też o przepychanie się, jest na pewno odczuwalna. Pierwsze moje wrażenia na razie dotyczące Sinclaira są dość mocno średnie. Nie przypomina on sylwetką w ogóle tego Kenta, który był totalnym kozakiem. No ale zobaczymy. O, ale to ładnie zrobił Duck. Pięknie. Zobaczcie, jeszcze tutaj do niego spróbujmy podać. Zabierz się z tym na dół. Aj, Rafael Varane. No niestety. No, Sinclair, może teraz? W końcu, bramka na 2-1. Ładnie się obrócił, strzelił. No i mamy debiutancki gol. Być może jego trzeba bardziej rozkminić, zobaczyć, jak się nim poruszać lepiej. Co nim powinno się robić, a co nie. Tutaj mamy jeszcze ładnie Wijnaldum. Chciałem nawinąć Varana, ale coś mi z tym Varanem nie idzie w tym meczu. Jeszcze King, zobaczmy. King ma sporo miejsca. King, zejście do środka chyba niepotrzebnie, przekombinowane trochę. Czyżby mój przeciwnik się poddał? Nie, gra dalej niby. Ładnie do Sinclaira. Carvajal nie ma szans, żeby go tutaj dogonić. Sinclair po krótkim, mogłem lobować chyba, to już nie wynika z błędu karty, tylko ja po prostu źle zdecydowałem, ale zobaczmy. Kurde, może rzeczywiście ten Sinclair to
jest gość, któremu powinniśmy dać szansę, bo zobaczcie, co robi w tym momencie. No, obudził się, powoli, powoli się budzi. I myślę, że Sinclair jako zmiennik byłby jeszcze lepszy, grając na ataku. Myślę, że tak w 70 minucie, jakbyście go wpuszczali na atak, to byłoby kozak. Zobaczcie, kiedy jeszcze Sinclair tutaj po raz kolejny. Zajście na prawą stronę, Sinclair, ale jeszcze raz, ładnie się tutaj znalazł. Może tak, Sinclair, kurde, co tu się dzieje, jak on zaczął grać? Ładnie, ładnie, Molay, mamy bramkę na 4-2. I no, muszę wam przyznać, że chyba Sinclair zostanie moim zmiennikiem super, bo będę musiał sobie wybrać teraz trzech fajnych zmienników na ligę weekendową. I myślę, że Sinclair to będzie jeden z nich. Po raz drugi to będzie Molay, który nieraz ratował mi tyłek. Trzeci być może Persić, przepraszam, nie Persić, tylko Orsić, Boże, cały czas mi się myli zawsze. Super, Bejrin, super, naprawdę. Ja w następnym meczu zagram sobie Sinclairem na ataku. Patrzcie, co ktoś robi. Co mu się, jaki dribbling mu się odpalił w tym momencie. Cofnijcie sobie to i zobaczcie raz jeszcze tą kombinację, którą udało się zrobić z Sinclairem. Chyba nikim jeszcze nie udało mi się tego tak zrobić płynnie. Nim po prostu musicie używać krótkiego dribblingu, dzieją się takie rzeczy. 5-2 i to jest chyba czwarta bramka Sinclaira w tym spotkaniu. Super, super, tak, tym razem 6-2. No i widzieliście, pierwsza połowa trochę taka niemrawa, ale w drugiej połowie, jak już trochę zobaczyłem, jak mogę grać z tymi piłkarzami, no to gra mi się zdecydowanie lepiej. No i mamy koniec tego spotkania, wynik 6-2 i zobaczmy, jak to wyglądało w statystykach. 9 strzałów, 4 bramki, starałem się trochę pograć na tego Sinclaira w drugiej połowie, no i dał radę, zdecydowanie dał radę, ocena 10-0. King to jest napastnik takiego typu, którego ja nie za bardzo lubię, bo ma super wykończenie, fajnie się zostawia, jest silny, ta fizyczność u niego jest bardzo spoko, aczkolwiek no, zwinność, ja lubię taką zwinność, mieć trochę finezji, trochę właśnie tam w ataku, to jest fajne. No dobra, zobaczmy drugi skład, oj, zdecydowanie lepiej, jeszcze ten Fernando Torres, do tego mamy kolejną ikonę na prawej obronie i jeszcze na środku obrony Walker. No, ciekawe, ciekawe się będzie grało, ale to będzie solidny test dla mojego składu. Sprawdzam sobie jeszcze właśnie i Real Sociedad w grupie F jest na miejscu trzecim, ale w tej grupie Napoli, Alkmaar i Real Sociedad wszystkie zespoły mają po 6 punktów. Także no, tak naprawdę Sociedad może wyjść jak najbardziej z grupy i Portu może otrzymać upgrade, a kosztuje teraz chyba 165 tysięcy, jak sprawdzałem. Nie było spalonego, nie było spalonego na pewno. I strzel z pierwszej. O, to chodzi. Tak, na 1-0 i teraz zróbmy tak. No panie King, niestety w tym meczu sobie nie pograsz, bo sprawdzamy Sinclaira na ataku. I wejdzie tak, Mukhtar i do tego Mané. Tego Mukhtara niektórzy możecie kojarzyć. To jest srebrna karta, może nie ma niesamowitej statystyki, jeśli chodzi o strzały, ale jest szybki, zwinny, do tego ma 5 gwiazdek słabszej nogi, więc pogramy sobie również nim, także ikony kontra silver karty. To może być ciekawe. Ej, co się ten Dag rozkręcił w tym meczu? 2-0 w 11 minucie. No halo. Ładnie, ładnie, Fernando Torres pod cinką tutaj i mamy 2-1. Patrzcie na to. Nie wiem, kim on tak zakręcił, ale możecie sprawdzić, co to był za obrońca. Ojojoj, chyba że próbuję jeszcze raz lobować, wybij to, pięknie panowie. Gorąco teraz pod moją bramką, ale jeszcze nie koniec. Trzeba to przejąć i pójść z kontrą, tak by było najfajniej. Chyba że Dak teraz to wykończy, Dak. No gość jest mistrzem, gość jest mistrzem w tym meczu, to jest jego hat-trick przeciwko takiej obronie. I ten przeciwnik na pewno jest jakiś turbo słaby, bo widzieliście, jak fajnie rozegrał, przelobował.
Więc nie wiem, czy to trochę handicap mi pomaga w tym meczu, dlatego mi się gra tak przyjemnie. Ale lubię testować sobie takie składy, lubię grać z takimi innymi zespołami, bo to jest naprawdę fan gry po prostu całkowicie inny. A teraz... Aj, chociaż jeszcze czekajcie, patrzcie jak się odbiła mi ładnie pod nogi. Dzięki FIFA. Sinclair, jeszcze raz Sinclair. Zdecydowanie gra mi się lepiej, kiedy on jest na ataku i kiedy właśnie Kinga nie mam w składzie, więc no King może dla niektórych spoko karta, możecie sobie potestować, pograć, bo i tak polecam wam zrobić tych wszystkich gości, ale Sinclair to jest ktoś, którego polecam najbardziej, no i Bejrina też, bo nie czuję w ogóle różnicy tutaj jak gram Bejrinem czy Walkerem. Być może w Foot Champions odczuję różnicę, ale chyba spróbuję sobie zagrać właśnie Bejrinem, a na razie sprzedamy Walkera, to będzie drugi lobik. Tak, kurde, co gość mnie lobuje, no. Asysta od Sinclaira do Daka i mamy wynik 6-2. To co mi się podoba w meczach towarzyskich, to to, że ludzie tutaj grają po prostu for fun i grają sobie bardziej ofensywnie, więc więcej bramek pada też w tych spotkaniach. Nie ma takiej napinki jak podczas... Czekajcie. Jak podczas grania w Foot Champions czy w pierwszej lidze. Sinclair i mamy 7-2 w 56 minucie. Nie no, panie kolego, tak się nie wybija piłki, bo potem się takie loby dostaje na 8-2. No gość już chyba zrezygnował albo po kilku bramkach w drugiej połowie już gram z kimś innym, bo widać, że całkowicie gra inaczej. Sinclair, dołożysz jeszcze jedną? Zobaczmy z prawej nogi, pięknie, 9-2. I to dychy chyba nie dobijemy w tym meczu. No i mamy koniec tego drugiego spotkania. No co ja wam mogę powiedzieć? Sami widzicie, jak gra i porusza się ten Sinclair. Wiadomo, że mój przeciwnik był nieco słabszy w tym meczu, szczególnie w drugiej części spotkania. To też bierzcie pod uwagę. Ale samo to, jak się tym gościem gra, jak można nim wykończyć i lewą, i prawą nogą, jak on może robić różnicę w końcówkach spotkań, kiedy będzie wchodził, no powiem wam, że w ciemno go biorę na Foot Champions na ławkę w najbliższy weekend. Zobaczcie jeszcze tutaj, Sinclair 10-0, Duck 10-0, obaj po 4 bramki, 4 asysty Ducka w ogóle, kosmos. No cóż, tak delikatnie przechodząc do podsumowania tego składu, Sinclair jak najbardziej będziesz u mnie na ławce w najbliższym Foot Champions. Jeśli chodzi o Kinga, prawdopodobnie nie będę nim grał, ale sobie go zostawię, bo być może przyda się do jakichś tam wyzwań. Jeśli chodzi o tych dwóch panów, ja wam ich polecam, naprawdę. Limą mi się gra bardzo spoko, Longiem może trochę gorzej niż chociażby takim Gomezem, aczkolwiek też nie ma na co narzekać, bo Long naprawdę daje radę, ale przede wszystkim ten Lima, jego mógłbym wyróżnić, więc tą dwójkę śmiało możecie dawać do składu. Tak samo Sinclaira, jakbyście chcieli nim pograć, bo macie słabsze boki, to jak najbardziej, czy Sinclair, czy Duck, myślę, że was zaspokoją. Kinga bym jakoś nie polecał, aczkolwiek Bejrina róbcie jak najbardziej, więc Bejrin i Sinclair na tych dwóch zawodnikach bym się skupił na waszym miejscu, jeśli ich nie macie. Sinclair jako zmiennika, Bejrina śmiało do podstawowego składu. Jak wrzucimy mu tutaj jakiś styl gry, który zwiększy mu fizyczność, to myślę, że naprawdę będzie fajną kartą, więc ja prawdopodobnie sprzedaję mojego Walkera i będę grał sobie Bejrinem w najbliższej lidze weekendowej, bo dlaczego by nie? Skoro darmowa karta, trochę końców można odzyskać, to będzie spoko. W takim razie w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Widzimy się kolejnym razem już jutro o godzinie 16, a jutro o 16 jest odbieranie nagród za Foot Champions i za Division Rivals, tradycyjnie jak to czwartek. Także do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, no i piona.